pan senator Birecki. Tak, w toku prac w Sejmie zgłoszono propozycję, Klub Prawa i Sprawiedliwości składał propozycję poprawek, których celem było usunięcie, trwałe usunięcie bankowego tytułu egzekucyjnego z polskiego prawa. Cały szereg tych poprawek został zgłoszony, kilkanaście poprawek w Sejmie było zgłoszonych. Ja przeglądając stenogramy z posiedzeń nie znalazłem tak naprawdę wyjaśnienia powodów, dla których te poprawki nie zostały zaakceptowane przy takim duchu, który tam panował w Sejmie, aby no, zamknąć kwestię bankowego tytułu egzekucyjnego raz na zawsze i ten zabytek z przeszłości usunąć z naszego prawa. Więc czy pan minister może wyjaśnić powody, dla których wtedy te poprawki nie zostały zaakceptowane przez rząd i większość parlamentarną? Bardzo proszę, panie ministrze. Krótko odpowiem. Bankowy tytuł egzekucyjny jest szczególnym dokumentem, ale proszę pamiętać o dwóch sprawach. Mianowicie klauzulę wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu nadaje sąd. I żeby klauzula mogła być nadana, musi być oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji. Także gwarancja praw obywateli, praw dłużników jest tutaj wystarczająca, mówiąc krótko. Tutaj nie ma powodu, by w tą kwestię ingerować, gdyż mamy kontrolę sądową poprawności wydania tytułu egzekucyjnego i mamy oświadczenie dłużnika, który zgadza się na dochodzenie, ewentualne dochodzenie na ewentualną egzekucję z jego majątku w takim, a nie innym trybie.